Przedstawiciele Legnickiej Platformy prowadzą akcję promocyjną Dumni z Legnicy. Jako rodowici legniczanie uważają, że to miasto z bogatą historią, wieloma zabytkami, a jego byli mieszkańcy rozsiani po całym świecie zawsze o nim pamiętają. Niestety mamy takie poczucie, że przez ostatnich kilkanaście lat Legnica niestety nie wykorzystała potencjału, który w niej tkwi, potencjału, który codziennie jest budowany rękoma legnickich przedsiębiorców, nauczycieli, lekarzy, pracowników służby zdrowia, hutników. Potencjału, który wiemy, że w naszym mieście jest, natomiast mamy też wrażenie, że gdzieś nam inne ośrodki miejskie w tym czasie lekko uciekły. W ramach tej akcji radni chcą przed legniczanami odkryć nieco zapomniane karty historii. Ludzie, zabytki i wiele ciekawych wydarzeń to fundament, na którym można budować przyszłość dla miasta i jego mieszkańców. Przypomnimy wszystkim mieszkańcom, dlaczego my jesteśmy dumni i pokażemy wszystkim co najmniej kilkanaście powodów, dlaczego warto być dumnym z Legniczy, dlaczego warto tutaj żyć, dlaczego warto tu mieszkać, dlaczego warto tu inwestować. Radni skomentowali również wpis prezydenta na jednym z portali społecznościowych, który dziękował za tę akcję, bo miała popierać jego działania. Był kiedyś król słońce, Ludwik XIV, który twierdził, że państwo to ja. I teraz mi nie przyszłoby do głowy, żeby w ten sposób odczytywać, że Legnica jest równoważna jednej osobie. Uważam, że duma z Legnicy, mimo wielu deficytów, które się tutaj pojawiają, chociażby w naszej krytycznej ocenie działań pana prezydenta, bierze się właśnie z tej codziennej pracy bardzo wielu grup zawodowych. W mieście w związku z akcją pojawiło się kilkanaście billboardów. Będzie prowadzone również w mediach społecznościowych, a jej celem jest m.in. zaprzestanie emigracji Legniczan z miasta.